Masz wysoko prędkościówkę? A nie wiem nawet. No masz 8 biegów czy nie? A mam, no. A to masz. To rura. A tu zakręt. No, już na dzień dobry. Cześć siemano moi mili, u Patensona żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w SnowRunnera, gramy i zadanie z... Banankiem! Z Banankiem witamy! Po miesiącu! Po? Ty, Bananek! Dla widzów to wiesz! Dla widzów to nie był miesiąc, bo oni z tobą odcinek to dopiero co niedawno oglądali. O! No pięknie! Nie, Bananek już odwala manianę. Ty, bo już amortyzatory nie działają. Bananek już tam tnie, aż normalnie mu się chce. No co? Bo mnie urwało. W sensie tak wywróciło do przodu. Co jest? Testuję kierownicę. W sensie w SnowRunnerze, tutaj klawiaturką. A w SnowRunnerku to jeszcze nie dotarty ten pojazd jest widocznie. Tak, nie twój to można zaorać. Na pewno. Zarżnąć, zać. No, ale to przez przypadek, ja nie chciałem. Ale Bananek, nie pływamy, nie? O! Dzisiaj 3 zadania sobie wykonamy, Bananku. Ups. Sorry! Co? No co? Wiesz co? Ja nie będę, ja w ogóle nie chcę tego wiedzieć, słyszeć, ani czuć, nie? No to stój. Ja przed odcinkiem mówiłem, kurde, grzecznie i bezpiecznie. Stój! No ja już się rozładowałem, no co? Czekaj. Gdzie? To do rozładowania to jeszcze trochę masz drogi do jechania, no. Bananek. No ale się samo, samo się zrobiło. Się samo zrobiło, najlepiej. No bo się samo na bok mnie wywróciło i odpięło. No tak, samo się wywróciło, to tak bez powodu, tak po prostu jechałeś bardzo powoli, bezpiecznie. No jechałem, walnęło mnie o bandę, no i się przekrzywiłem. I samo się tak porobiło, tak. E, Bananek! No. Pomógłbyś koledze. No to jechaj. No to podczep. No nie mogę. No to ja mogę. Jedź, mocniej. Mocniej. Mocniej się nie da. Ale ja umiem. Dobra. Chyba dam radę. A, bo ty cwaniaczku samym autem, ja ci specjalnie samo auto dałem, bo jeszcze będziesz jechał dalej. Jeszcze będziesz dalej podróżował. Jechaj. A ja będę mosty budował. Jadę. Jechaj. Powoli, ale do przodu. Nie jedziesz. Gdzie ja tą wyciągarkę zapiąłem? Nie wiem. Kurde, nie wiem co ja mam tak ciemno jak... A już wiem, dobra, roletę se podniosę, mówię, ja mam taką ciemność na ekranie, taki mam problem tu oglądania. A ja sobie roletę podniosłem, żeby mieć trochę więcej światła w pokoju, a przez to, wiesz, mi wbija światło na monitor, nie? Na ekran. No... Hamować? Czy sobie nie żałować? Czy cię zepchnąć tam w dół? Power! O! W drzewko walnęłem. No. Ja tu w ogóle jak odcinek nagrywałem, wziąłem sobie auto Azowa i tędy jechałem i miałem lawetę i dwa te zwiadowcze na lawecie załadowane. I tutaj normalnie tak bokiem poszedł Azow. I te zwiadowcze o drzewo się zahaczyły, oba zjechały. Weź tu potem w tym terenie załaduj te zwiadowcze. A co lepsze, jechałem dalej i potem drugi raz jeszcze je zgubiłem. To w poprzednim odcinku było działane. Jeżeli chodzi o YouTube'a, o kanał i tutaj o widzów. No, powoli. No to włącz haja, nie tak wolniutko. No jak haja, jak do haja muszę się rozpędzić, czy nie? No troszkę. Troszkę bardziej. Ja nie mam takiej prędkości, żeby go włączyć.
No to dlatego, że nie masz koloru najlepszego i widzisz i wolno jedziesz. Oje, ty a, a ja tak walnąłem wtedy o tą ziemię, że mi wydech cały urwało, wykrzywiło i wszystko. No i ile trzeba mieć tej prędkości teraz? O! Ja nie wiem. Ty, jedź, jedź, jedź! Ło kurwa, ale ciągnie! Ale jedź. Urwał! Nie jedzie! Ogień! Się. Jadę! Wow, bananek, ale żeś wystrzelił! Wow! Jedź, jedź, oj nie jedź! Oj! Opony! Już no cofam. Jestem do tyłu. Czekaj, już cofam, powoli, bo w błocie jestem. O, o jednak się... No banan... Jeszcze? A za piątym poszło. Ja... A teraz mnie zabryjesz jeszcze ze sobą. Power patensam, power. Power rura. O kurde, to są kosmiczne prędkości. Ty, ekran mi się rozmywa. Ale to są, to jest wolno. Ale mi tu brak paliwa. Ła! Ale potencjał to jest wolno. Ja jecha, jak włączysz z haja na automat... Leżę, leżę. Nie. Czyż stoisz? Ale potencjał... Jak wrzucisz na... To, tylko to nie tu w terenie, to po jakiejś równej drodze, jak z haja przerzucisz na automat i jak ci wrzuci siódemkę, to wtedy już taki, taką masz prędkość, że na przykład jedziesz 70. Oho. 70 na godzinę jedziesz, a teraz jechałeś 40, czyli praktycznie dwukrotnie więcej jeszcze możesz jechać. Ale to co musisz... Więcej, co nie, musisz zrobić? Z haja na automat? No, ale to tylko po takiej równej. Bo wtedy ma moc do ciągnięcia. Możesz jechać dwukrotnie więcej niż na haju jeszcze, bo ósemka jeszcze to jest 8 dych. A w niektórych pojazdach możesz 100 jechać. O kurde. To faktycznie. Wow, wow, wow. No. Ale idzie. Ale urwał. Tylko, że ta wysokozakresowa, ona jest chyba słabsza, nie? W terenie potem. Dobra jest. Daję radę. Ej, nie, bananek, nie takie rzeczy! Wzięło mnie, zaciągło. O! Drzewo, uważaj, brzoza! O, zauważyłem. Ja grab, uwaga, brzoza! Ale mi odbiło jak kauczuk. No jechaj, co ty robisz? No, jak jechaj? Kurna. Ahaju. A czemu ja się ciebie nie mogłem zaczepić w locie? Byłem za szybki. Wow, wow, wow. Kurde teraz. Grzej na haju. No czekaj, bo... Woda. Nie wiem pod jakim przyciskiem mam wpisane, że mi się panel otwiera, wiesz? Ten mój główny. W sensie powódź. Statystyki. Powódź? No. Zalało. Jak powódź, to polać. No haja za wolna prędkość. Nie, bo ja już 100 litrów wypaliłem na zbiornika. Ja też. Równa stówka. Fajnie. Nie, no tam na mapie jest dużo tych cystern, no tylko wiem. Te cysterny trzeba pościągać gdzieś. No wiem. Trzeba je bardziej, jakby to powiedzieć, poukładać. Łe, zakopałem się. A bananek to. Oczywiście pomocna łapka. Rady, kurde, nie trzyma się mnie, żeby mi pomóc, żeby wyciągnąć no, kolegę. No ale to na haju, ale ty nie chcesz. No ale co na haju, jak ja mam zakopany jestem i on co, on na haju z zakopania wystartuje, jak mam niską prędkość? Jak chcesz, to się możemy zamienić. Ja mam trochę cięższą naczepę. Ło, patrz, i stanął i tyle. No mówię, że powódź. Dawaj do mnie. I power. Ten tam targa. No mówię power, no to jechasz. No i patrz, i tutaj se na. Ej, tu na pewno rzucić. Nie. A tu nie tu. Dobra, jechaj, ty zanim rzucisz haja, to ja już i tak wrzucę 5 razy szybciej. No ja wiem, bo ty jesteś ekspert. O, patrz, silnik zaraz zgaśnie i... To bardzo wolno pewnie. O ty, patrz!
O, ja z takiego błotka na haju wystartowałem. Ej, no i nie mogę... Nie mogłem liny na ciebie rzucić. Znowu powódź. No jak z takiego błotka, jak ty to bananek robisz? Patrz, a ja stoję w miejscu. No bo ja nie wiem, no ja po prostu jadę. Ja też nie wiem, jak ty to robisz. No ale ja jak jadę, ty, no. Ja ci na pewno nie powiem, jak ty to robisz. No ale, no ja jadę i to się wszystko samo robi. Aha, czemu ja mam AWD wyłączone, dlatego ja się tak kopię. AWD wyłączone, to co ty się dziwisz, że nie wystartujesz z haja? Jak masz wyłączone AVD? Jak masz AVD wyłączone, no to z haja nie wylecisz, nie? No to jaką tą prędkość trzeba mieć, żeby tego haja zarzucić? No zależy i... w jakich warunkach. I zależy pewnie jaki samochód, bo ja niby się rozpędzę troszeczkę, a za chwilę no, wrzucę haja. Zależy w jakich warunkach i jaki silnik. A widzisz. O no, kurde, no. Teraz. No dodawaj, ja ci pomóc. Ja pomóc. Potem Sonicowi. Już. Jak tu głęboko! No jedź, to jedź. No i widzisz, ja ciągnę. Nie, ja umiem. Ja nie wiem. Ty umiesz, dlatego ja z tobą gram. Tak. Dlatego tak lubię z tobą grać, bo ty wiesz jak tu grać. O! Co? Coś tam, opony, zawieszenie, coś tam. Po tym dźwięku myślałem, że silnik wybuchnął. No tak właśnie też zabrzmiało. O, ten już poszedł. Ja muszę jeszcze szybko moje notatki gdzieś tu znaleźć, bo się nie bardzo przygotowałem. I teraz tak. Czekam na ciebie na mapce. No i tak będziesz musiał czekać, bo nie przejedziesz. Bo nie przejedziesz, panie kolego. Most myśliwego Boba, most nad rozpadliną i rozwój firmy, to robimy. Tylko nie wiem, chyba most myśliwego Boba jest pierwszy. Ale czekaj, ja ci już... No tak, ale... Gdzie ja mam dojechać, mi powiedz? Już patrzę. Poczekaj, bo ja też muszę sobie spojrzeć, zobaczyć. Ja bo... mam dojechać tam, gdzie jest takie szare, taki tartak. Nie, tu w lewo, most myśliwego Boba. No. Najpierw sobie zaznacz. A po co to robić? Przecież tam się przyjeżdża bez tego. No ale i tak trzeba jako zadanie zrobić, no co ty? No wiem, ale ja umiem przejechać. No ja dobra, no to że umisz, no to umisz, ale to zrobić i tak trzeba zaliczyć, no... Chyba chciałeś podobno pomagać robić. No. No. A gdzie to się robi? O tam gdzieś. Jak... Ja zaraz bobnę temu Bobowi. Bobniesz mu tam? Ej, nie, to jedź na drugą... A to jest z jednej strony, czy z dwóch można rozładować? Nie rozładowuj! Zawsze z dwóch. Zawsze od dwóch, czy od jednej? Ty, to jedź na drugą stronę, jak umiesz. A ja z tej strony zrzucę. No okej. Jak mówiłeś, że umiesz. No dobra. Ej, nie zawsze, nie mów mi, że zawsze. Zawsze. Gdzie ty jesteś? No jadę na drugą stronę. A to na pewno tu nie... A to poczekaj, najpierw ja zrzucę, a potem ty zobaczysz, czy dasz radę zrzucić. No dam radę. Ale tu, czy z drugiej strony musisz? Aha, bo to się pierwsza część odblokowała, to wjeżdżaj na most. Nie, jadę na drugą stronę. Ale to nie po tym błocie, no ten kawałek po moście przejedź. Czy tak nie? Tak jest fajniej. No to ogień, bananek. Ogień z rury, przód do góry. No robię. Ty tak nie potrafisz. Znaczy potrafisz, ale wolniej. Zobacz, jak cię wyprzedzam. No, ale ty jedziesz po drewienku. No to czekam na kolejne drewienko. Ty masz u siebie na pace. No ty też masz dwa. No ale ty masz trzy. Ale ty będziesz jechał dalej, a ja nie. Ja jadę zrobić most nad rozpadliną następny. A ciebie, bananek, bardzo poproszę.
Most nad Rozpaliną, śledzenie sobie. A to się nie da, ja muszę tam bobnąć. No tam! No to jadę mu bobnąć. No mówiłeś, że jesteś dobry w te klocki. No wiem. No, no to... No to no, wiesz, nie? Jadę bobnąć. No to wiesz, nie? O co chodzi? Skoro no. Jesteś dobry w te klocki. Popatrzymy, jak się przebijasz przez te wody. I potem ciebie, Bananku, poproszę, ja już widzę tutaj, pokażę na ekranie, będzie na wyspę Drummond podróżowanie. Na wyspie Drummond, jak polecisz, to zaraz tam przy bramie masz, zaraz za bramą, niedaleko bramy, brama Wyspowe Jezioro, jest punkt tartaczny i w punkcie tartacznym pobierzesz jedne deski. No po co? Przecież tu jest tartak przede mną. Gdzie? No przede mną, to jest tartak. A tutaj pobierzesz? No chyba tak, bo to jest tartak. Serio? Zaraz ci powiem. Bo to jest ciemne na mapie, dlatego... No bo nie odkryłeś. Ale są zadania do tego tartaku, żeby tam coś podostarczać. Zaraz zobaczymy. Czy nie trzeba tego... renowacja tartaku. Czy nie trzeba tego naprawić? Już ci powiem. No i pięknie. Nie ma punktu, czyli na razie się nie da. No. To na wyspę Drummond. Zapraszam. O. Ej. No jak ty nawet po moście przyjechać ledwo co dasz. No Bananek, czego się ze mnie śmiejesz ty? No ja bez mostu dałem radę. No ja wiem, ale nie wiem czemu tak się stało. No to wiesz czy nie wiesz? No właśnie nie bardzo. No to wiesz. Dobra, to ty jedź na Drummond po te jedne deski z tartaku. A ja... Ty układał swoje umiejętności. A ja jadę tam most nad Rozpadliną zrobić i widzimy się przy... rozwój firmy. Ja będę miał jedne belki i ty będziesz przywieziesz drugą. I tak to jakoś podziałamy, tak tu jakoś to zrobimy. Jej! Co to było? Co było? No nie wiem, na jakieś coś wystaje i walnęło mnie i odbiło mnie jak kauczuk. O kurde, a ja paliwa nie mam. I mi urwało zawieszenie, zbiornik paliwa. A ty masz paliwo? Nie. No, trochę mam. Ale nie dużo. Aha. Wjechałem na to, się mi uszkodziło zbiornik paliwa. I koło, i zawieszenie. Wszystko. A gdzie ty jesteś? Ole daleko. Ten no, jak wystrzelił. Ale mi wszystko urwało. Nie mam... Zbiornik paliwa mi ciak. Nie, bo mi urwało zbiornik paliwa, jakiś kamień. No i co teraz? No i nic, tyle co zajadę, to zajadę. I przyjadę innym. Jakim innym? No nie wiem. A tutaj jest serwis, to ty, tam jest ten, są auta tutaj na mapie, szukaj. Serwisy i paliwa i różne takie. A ja sobie jeszcze wjadę. Po tą o. Jakoś tak. Po paliwo sobie wjadę. Ja sobie przyjadę jakimś swoim serwisowym i naprawię. No w sumie masz czas, bo zanim ja dolecę, to faktycznie masz trochę czasu, nie? Bo co się pojawiło, drzewo? Ale mówię, Azow tutaj jest na pewno ten. Na pewno jest Azow serwisowy. I fazowiec trochę serwisu jest i tam małe te piździki tam stoją na lawecie, też mają jakieś serwisy na sobie. No to w sumie o można... kurde! Nie wiem, mogę podjechać. Tutaj wąsko.
Znaczy wolałbym chyba, żebyś z tego, wiesz, z Azowa wytargał. Możesz nawet, bo tam nie ma dużo tych serwisowych części. Serwisowe części z Azowa, możesz paliwo całe z Azowa wziąć i ja tego Azowa scholuję. Azow. Azow ma mniej części niż... A nie, to jest cisterna. Azow ma mniej części niż Zjad. No mniej, bo ja tam naprafiałem. Naprafiałem. To Zjad, wezmę Zwiada. Znaczy nie, no chodzi o to, że możesz i jednego i drugiego, to weź se Zwiada najwyżej na holu. No bo jak mi z tego tak, zabierzesz lawecie, i z tego... No bo z serwisy... Na tej lawecie, żeś tak dał tego Zwiada, że on spadł, jak do niego wsiadłem. O. Nie, to on się przesunął. Bo wiesz o co chodzi? Bo jak ty weźmiesz z tego i z tego, bo na, części serwisowych nie można przerzucać, nie? No, chyba nie. No, a jak weźmiesz mi z tego, to będzie wszędzie wszystkiego po troszeczku, a tak jak masz czas, to wolałbym, żebyś jednak zużył najpierw jednego do końca, a potem dopiero... No chyba, że chcesz, to se swoim przyjedź i... No to mogę Azowkiem. A zresztą jest tu sklep z przyczepami, więc możesz kupić przyczepę serwisową, tak? No też nie? Że nie trzeba aż stamtąd. Ojej. A i od razu ten, zatankuj. Dobra, to lecę Azowkiem pełną. Ciekawe, czy tą naczepę tu wytargam teraz przez te wąskie drogi. Trochę tu wymyślili dość wąsko. W prawo czy w lewo? Co tu teraz jest grane? W prawo. Prawo, lepsza droga, dobra. Stamtąd naczepa wytargana. Zaraz ją gdzieś postawię przy jakiejś głównej trasie do tankowania. Silnik wybuchnie, bo tak piszczy. Co piszczy? Jak mu daje miód. No silnik tak piszczy, jak mu daje cały czas do odciny. Taki świs ma, jak czajnik. Jak czajnik. No. Brzmi jak czajnik, bo tak świszczy. Jakby się woda już miała wybuchnąć. No to... ten, jak coś, to wal tam patelnia, jajka sadzone. Nie mam. To co, wodę tylko na kawę wstawisz? No nie no, płyn do spryskiwaczy się zagotuje, to będzie lepiej naczynia mieć. Też można. Gdzie ja jestem? Ewentualnie olej silnikowy będzie się nadawać na frytki z McDonalda. A no chyba, jeszcze że tak. Olej ze skrzyni biegów też jest. Jest. Mamy tyle oleju, że na frytki na pewno starczy. A masz frytki? No. Czy zamówimy. Czy mrożone. Dopiero ziemniaki do posadzenia? No nie no, zamówimy mrożone i będziemy... gotować na oleju. Mrożone frytki będziesz zamawiać. Tak. Ech. Się kupuje świeże ziemniaczki, się kroi w kawałki i się wtedy majstruje własne fryteczki. No to majstruj. No, wiesz jakie dobre? Robiłeś kiedyś takie z ziemniaków? Nie. To nie wiesz co straciłeś. No to wymajstruj. I intostem prześlij. A, no. Chciałem mówić, impostem czy DHL-em? Intostem. Intostem? Dobrze, że tostem. No. Dobrze, że tostem. No, intostem. Ło. Tylko da nalep naklejkę, żeby nie rzucać, bo... Ostrożnie. Ostrożnie nie zrzucać na laptopa. Tak, i od razu ten, gorący olej w środku, żeby cały czas ciepło utrzymywały. No.
No, ja cysterkę wytargałem, paliwa se zatankowałem, a ty jak tam? No jadę już, prawie dojechałem. Ale czym? Dokąd? Azowem. Do swojego katapilara. No. Czyli do bramy, bo jestem już na bramie. Do bramy i się nie znamy, jak to mówią. Aby do bramy i się nie znamy. A ja zaliczam właśnie zaraz most nad Rozpadliną i lecę na ten rozwój firmy i tam będę czekał na ciebie na jeszcze jedne deseczki. No to jakbyś mi nie podłożył kamienia, no to by już były. A pewnie, ja ci go tam położyłem, na pewno. No. No. Dobrze wiedzieć. No. Dobrze wiedzieć. Gdzie ja... Łajeny, aż tam na dół muszę zjechać. Czemu był jakiś dziwny dźwięk silnika? Jakby miał zaraz rzygnąć olejem. Może zaraz rzygnie. No tak, taki dziwny dźwięk był. Co jakby już mieliło. Poszło. Tak, ale kasy! Ale kasy! Nigdy nie widziałeś. Rozwój firmy i teraz jak ja tam mam dojechać? Kędy? Ja nie wiem, kiedy do mojego katerpilarka dojechać. Kędy, którędy? Tu są metale. A na przyczepach gdzieś nie ma? Nie ma. Nie no, ja raczej muszę tu cofać, bo... Wejedy. Bo inaczej to się nie nada. O, już dobra, już jestem. Tylko tam muszę dojechać. Tu znowu ten dźwięk jest. Tu będzie fajniejsza. Co się dzieje? Droga. Spsułeś mi auto i tyle! No nie no, to tak bulgocze, jakbym miał wybuchnąć ten olej. Tak dziwnie. Dobra, teraz jest pytanie, jak mam tu zawrócić, nie? Do tyłu. No wciągnęli mnie w tej jakiejś góry, kazali zjechać na wąską drogę z tym zestawem i... Dodatek van, wszystko. Wszystko. Aha. Zatankuj. Wszystko, wszystko. Jak coś, to zostało ci 800 litrów jeszcze. Paliwcio. W czym? W przyczepie. Paliwowej. A, no to w przyczepie to okej. No przyczep tu jest dużo na tej mapie, więc... Chłopie, bo się wysypiesz zaraz. No, wiem. Znaczy nie, ja mówię o swoim. No. Ty, no weź się wycofaj, kurde. Chłopco nie ma siły cofać. No tak, ale się nie dziwię, jak ja po najgorszych bultach, multach i górach tutaj po próbuję. Multim jedziesz? Też. Multim frutim. Multi to taki streamer fajny. A, to nie. To tak to nie, po nim nie jadę. A słyszałem o kimś takim. O patrz, wjechał na wyspę, coś mi się wydaje, że jeszcze szybciej dojedziesz niż ja. No oczywiście, a co ty myślałeś? Że ja taki wolny? No a nie? To my tak myślałem. Tak właśnie myślałem. Dobra, myk, ładujemy deski. O, się zakopałem. Co, ty? Niemożliwe. No, bo jadę zaledwie 10 na godzinę w tym błocie. Ty, właśnie, a ja tu mam taką fajną drogę, to czemu ja nie jadę sobie na haju? Oj! Ja nie wiem! Za wolno jechałem. Znowu bym zadusił silnik. No co, nie umiesz tak robić. Oj, ty, na boku leżę. Serio? No za szybko. Dobrze, że tam masz azowa do podnoszenia. Tak. Ale na Drummondzie jesteś? Czy już wróciłeś? No. Tylko azowa nie wysypię.
A gdzie ci ty się te opony popsułeś, bo to gdzieś tu było, a ja tu na haju zasuwam też. A to wszystko, jeszcze zbiornik paliwa i jeszcze ten, zawieszenie, wszystko miałem na ten. I trzy kocha mi urwało. Chyba właśnie trafiłem na ten moment tu. Bo też mi coś pourywało. Ale mi trzy koła zdechło naraz. Czaisz? A tu co z... O kurde! Co tutaj jest? Co? Koło tej naczepy jakaś kłoda czy coś. I co? I co? I no dupłem żem, kurde, przecież. Nawet nie... Tak czerwono się zrobiło, że nie zauważyłem co się tam rozwaliło. To zobacz, co w lewym dolnym ci rozwaliło. No mam, silnika troszeczkę i zawieszenia, ale zawieszenia to tak z 20%. O, tu znowu. To malutko, mi trzy koła, full zawieszenia, full baku paliwa i... A nie, no bo, bo widzisz, bo ja nie jeżdżę na haju. Ja nie jeżdżę tak szybko, dlatego wiesz, jak są uszkodzenia, to mniejsze. Nie, bo wiesz, lubić, a umieć, bo ja nie umiem po prostu. A ja umiem. Jak ci tam idzie, bananeczku? No, jadę się uratować. A dopiero jedziesz podnieść? No. Wow. No to masz wesoło. Wszystkim całkiem bardzo w koło. Tak. Dobra. Cyk. Pokaż zadanie. A to nie? A gdzie jest punkt rozładowania? Wait. Gdzieś tam musi być pojeżdżanie. Moje, jeszcze na sam dół tam zjechać musimy. Czemu? Co? Nie, no pod most w sensie, nie? Żeby dostarczyć. Będziesz... Po co jedziesz pod most? No dostarczyć deseczki. Żeby mieć tu lepsze zabaweczki. Dobra, ja swoje towary podostarczałem i na ciebie, bananku, teraz czekałem. No to jadę już, cofam. Dobra, patrzę na mapę. Co tam jest grane? Co i gdzie tam będzie działane? Aha, na Drummond zostawiłeś tego Azowa, dobra. Dobra, a co tu? Ja sobie w międzyczasie popatrzę. Kurde, Fafelini. Ta kierownica to mnie normalnie do dylerki doprowadzi. Czemu? No, klepie mi to, co chwilę mi się zmienia ustawienia, te sterowanie z myszki na... No i co, że ci się zmienia? No bo nie mam sprężyny naciągniętej, ona jest taka luźna, że mi lata, nie? No, kurde. No i jak jestem na mapie na przykład, to mi cały czas się przełącza, bo kierownica mi się trzęsie i cały czas mi się przełącza na sterowanie kierownicą. I nie mogę GPS-a ustawić, nie mogę sobie oglądać, nie mogę nic robić. No to odłącza kierownica na ten czas. A to co, odłącza i podłącza i tak w czasie gry na chwilę, ile? No. Powalone to jest. Czemu? A tu dwa razy coś tam i jeden raz metalowe belki. Co? Co Turcja? Jaka Turcja? Nie wiem. O czym ty mówisz? Turcjowa. O Turcji. Jakiej Turcji? Turecki pojazd mi dałeś, Caterpillar. Aha, to spoko. Nawet nie wiem, czy to... Raczej chyba nie turecki. A, dobra. Już zawieszenie popsułem, jakieś słabe części. Znowu! No bo tureckie. A, bo tureckie. A co ty się tej Turcji przyczepiłeś? Jakoś. Czekaj, ja mam jeszcze dwa zadania bodajże nieaktywowane. A tu! To sobie jeszcze w międzyczasie, zanim ty wskoczysz, to ja się internationalem przejadę.
Ojen, ciemność widzę. Ciemność mi tu nastała. Czemu? Czemu ciemność? O, teraz jest fajnie. Zostaw tak. Co? No już nie, no było fajnie, taka ciemność totalna. A to ci z opóźnieniem wskoczyło i to bardzo dużym chyba. Dobra, testuję nowe auto. No i co z nimi za części jakieś dał słabe, bo już całe zawieszenie poszło. Jakie słabe części mi dać? Albo jakieś patyki mi stawiasz pod koła. No. Takie nie. Grube. Ty znowu! Ty! No to wolniej kurwa. Bananek! Kurwa. O, jeszcze na boku leży. Co? No. Zabiję tą kierownicę kiedyś. No nie mogę, kurde, GPS-a sobie wyznaczyć, wytyczyć, bo kurde, kierownica się trzęsie. Pojebana. Ty powiedz, żeby się nie trzęsła. Muszę jechać Azowkiem. A mówiłem wolniej. Mówiłem wolniej? Ale i tak się ale bananek nie słucha. Poszło, bo mi poszło. A tu nie ma i tak części naprawczych. No to jeszcze czymś innym muszę pojechać. Gdzie nie ma części naprawczych? A ty dzisiaj znowu musisz ponaprawiać? No tak, no mi jakiś kamień wleciał i mi rozwaliło zawieszenie i paliwo, zbiornik paliwny. Drugi raz? No. To nie lepiej ci wziąć moje auto i po prostu tam sobie podnieść te deski? Nie. Ja pierdolę. To się dotankuje i dojadę i wtedy najwyżej ten. I się odholuje od razu do garażu. No on nie ma być odholowany, bo tu nie ma garażu. Tu mają te auta pozostawać. A, no to trzeba naprawić. Nie dowieziesz tych desek na serio? Dowiozę, tylko muszę się... No ale najpierw musisz się naprawić, tak? Czy no co? I podnieść. A gdzie ty jesteś teraz? Koło ciebie. Gdzie koło mnie? Na zakręcie. Jakim kur na zakręcie? Ja cię nie widzę na mapie. Opuszcza wyspy Drummond, a no to ty wchodzisz dopiero. No ale ja jestem ten. Tam stoi. Na zakręcie wywalony. No ale ja widzę, wchodzi. Że ty jesteś tam wywalony. No. Ej. No i tam leżą deski. Oj, bananek. No to jej nie moja wina, że takie części mi dajesz, że od razu poszły na wszystkie. Ja ci daję? No tak. Bo ty tak jeździsz. Taki z ciebie kierowca. Bombowca. No to taka mapa. Nie. To wina kierowcy. To wina mapy. Na innych się tak nie działo. Tak, no na pewno. No. Wszystko było dobrze na innych mapach. Co teraz, kurna? O co on się teraz zakopał? Nie wierzę. O co on się teraz zawiesił, no? Co za ciul skubany. Dobra, już zaraz się podniosę, bo już jestem na tym zakręcie. Tylko się nie wywal drugim zaraz, bo w ogóle będą jaja. Może. Ja pierdolę, jebana kierownica, no dylerki zaraz z nią dostanę. I nie wiem jak ustawić, kurwa, jebaną, kurwa, sprężynę. No naciągnąć. Czemu ty kręcisz kołami? Teraz to ja się jeszcze zawiesiłem i się nie wykopię. Ach, kurde. O co on się teraz tu zawiesił? No co za ciul?
Ty no ma AWD. Ma kurde wszystko. Lubi AWD. On wisi i się i tyle, nie? No bo on lubi. Jeszcze się ja zakopałem. Wisi? Co? Nie lubisz jak pojazd wisi? No zawiesił się gdzieś, no nie mogę go ruszyć, nie? Ja, aha, bo on kamienia miał pod ramą, pod sobą. Ja no to, nie wierzę. No to ci mówię, że mi podkładasz kamienie. Ja tobie sobie też przy okazji. No ale podłożyłeś mi kamienia. No. Pozbierałeś, a potem jak jechałem, to mi wypuściłeś, no i widzisz. Co się stało. Ładujesz się już, bananek? No kurde, nie ten... A dobra, jedne! Przecież tam jedne deski potrzebne. Po co te drugie przytargałeś? Dobra, ładuj ten ładunek i jedź już z tym. Przywróć żuraw, a ja nie mogę zapakować. O jest, zapakuj ładunek. Jadę. No to czekam. Tutaj? Czekam, tak, w lewo i na dół. Szybko. I co dalej? No nic! Kończymy! Oczywiście widzom w tym momencie dziękujemy. W tym momencie kończymy to nagranie. Zapraszamy na... Kończymy to spotkanie. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na następne nagranie. Dzięki Bananek za pomaganie. I do następnego, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!